Cześć i czołem moi drodzy, ja jestem Szpaku Szpakowski, a to jest nasza Francja w Hearts of Iron 4. I jak zauważyliście, świetnie, tak jak skończyliśmy wcześniej, o tam Discord się odezwał, podbiliśmy Włochy, niesamowite, każda pizza świata jest nasza. W końcu mamy dojście do Niemiec z granic południowej, nawet tutaj muszę sobie oznaczyć jakieś wojska, które to są działy was, to bym bardzo prosił, żebyście się już tutaj gdzieś okopali. Was bym prosił, żebyście, nie wiem, tego pobili, tu poszli i nawet tutaj poszli i potem tutaj poszli. Dlaczego? No bo po pierwsze chciałbym jednak... zrobiłbym troszkę inaczej. Chociaż może na razie 24 dywizje chronić. Są 3 marinesy, to oni dojdą na razie do tego pana. Albo nie, oni by na razie... nie. Zróbcie tak, że wyjdziecie tu. Czołgi jedziecie wszystkie tu. Na razie wyjdziemy sobie... o Jezus. A wy jesteście razem wszyscy, to jest taka jedna koalicja, to taka państw centralnych. No to odaj mi się szykuje kolejne wyzwanie. Lecz co chciałem powiedzieć? Mamy problem. Bardzo prosty problem. Bo... tak naprawdę... Japonia weszła do wojny! Nie lubię tego, naprawdę nie lubię, muszę teraz z nimi się bić. Pójdź Osamie, kiedy wchodzisz? On w ogóle wejdzie kiedyś? Robisz Warplan Black, czyli co? Embargo wobec Niemiec, niszczyciele za bazy i faszystowska zaraza, ale to musimy troszkę poczekać na to. No nic, na razie by się przydoby, żebyśmy te wojska tutaj stawili pod granicą i na razie sobie stawić, żeby po prostu czekały i były. Podejdziecie tam? Wy tutaj możecie pobijecie te małe siły, które, żeby nikt nie uciekł i żeby Niemcy tracili. Tak jest, wy się tutaj okopcie. A nas zmniejszymy tutaj chwilowo na czwórkę, bo nie wiem co się dzieje. Wy tutaj szturmujecie, widzę, to super. I dowiedziałem się, bo również nagrywam z moim tutaj nowym kompadre, dowiecie się o nim tutaj długo, a bo już nawet będziecie wiedzieli, bo to film powinien wejść po tej serii, że ten szturm jednak jest lepszy. Ale ja już nie będę tego zmieniał, gdyż jak przejdziemy, no już trudno. Dobra, gdzie wyjdziecie? O, nowe czołgi ciężkie. To mi się podoba, good, good, lubię to. Wyjdziecie tu jeszcze z nowym tym, jeszcze z nowym wykonawcą. A nawet bym zrobił jeszcze fajniejszą rzecz, gdyż wzmocniłbym sobie tutaj działo, silnik, niezawodność. Pancerz mają odpowiednio wysoki, nie muszę już tutaj zwiększać nic. Działo, silnik, niezawodność. Działo, silnik, silnik. Jest niezawodność plus 8, jest w miarę szybki. Tak, jesteś w miarę szybki? Tak, jesteś w miarę szybki, 7 km na godzinę. A tak przyjść po cel, chociaż bym zrobił lepsze działo. O właśnie, super. I to byłby ARL serie A. Serie A, hehe. Jak ta Liga Boska. Tutaj, tutaj, nawet tutaj, tych tutaj, dałbym jako, że to jest przestarzały model i niepotrzebny. I co moglibyśmy tutaj dorobić, porobić? Nowe kanony? Kanony? Nie, nie, za długo. Tutaj produkujemy. Wsparcie tego. Dopiero 41 rok, to dużo tutaj nie mamy. O, możemy zrobić kompanie techniczne. I wstacie mnie do naszych czołgów. Dobra, wy gdzie jesteście? Wy tutaj jedziecie pod granicę wszyscy. O, już wszystkich wzywają, Boże. I don't like it. Wy tutaj szturmujecie. I czy tracę dużo na tym żołnierze? No trochę na tym tracę. Jezus, Japonia nie wzywa. Bo jak sobie myślę o tym, że Japonia wzywa wojska. Znaczy wzywa wojska, wzywa sojuszników, to mi się niedobrze robi. Bardzo niedobrze. Czy robicie to jakieś nowe jednostki? Tak, robicie. A wiecie co, nawet widzicie już w takiej formie jak jesteście i dołączcie do tego szturmu trochę. Za chwilę was zatrzymam, ale za chwilkę, bo jeszcze póki co wygrywacie na tym froncie belgijskim. No idźcie tu, zaatakujcie tego, prawda? Zaatakujecie? Zaatakujecie tu? No idźcie, idźcie, zniszcie, wy tutaj zniszczycie. Pięknie, żadnych świadków tak naprawdę na tej granicy belgijskiej. Ej, a wy się tu obronicie czy nie? Mam nadzieję, że się obronią, bo to byłoby głupie, gdyby się nie obronili. No nic. I jaki ja miałem tutaj plan? Tak naprawdę wszystko to włożyć pod jednego ziomeczka. Marszałka. Też będzie po prostu mi się wygodniej z tym grało, broniło. I wszystko ma iść tu. Co ja zrobiłem? Nie. Wy macie i to. I te wojska również mają iść pod tego. Pyk. O, znowu Discord, przepraszam. A, napiszę, że... Wait. Zaraz napiszę. Przepraszam bardzo za tę małą. Tutaj musiałem odpisać, żeby po prostu nie było tego dźwięku. To nie będzie potrzebne. No i napisał, no Boże Święty. Napisał, okej. No nic. Mógłbym sobie nawet awansować sobie tego człowieka pod
marszałka i to był marszałek 6 punktami, ale sądzę, że ten nasz aktualny nie będzie zły. Starszy gol jest tutaj. Idźcie, podbijajcie tego, halo. Leć, 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 kolego. A nasze czołgi ciężkie? Niech... Ja bym mógł ruszyć nawet tutaj pod Niemcy. Jak sądzę. Wy tutaj ruszycie, wasz plan będzie operował nasz Berlin. Ja wy robicie Wunderwaffe. Nie robić Wunderwaffe, ani innych Wunderwaffe i tak dalej. Tylko proszę was kulturalnie, lecimy żołnierzy, żebyście robili cel na Związek Radziecki. Kobiety w lotnictwie, no Boże Święty. A wy atakować mnie, halo, patrzcie, patrzcie jakie miłe jednostki, ile ich tu jest, jak to jest mało. Nie, dobrze, a bo nasi dochodzą dopiero. Mamy już czerwiec, no już powinna być wojna z Związkiem Radzieckim i nie ma tej wojny, gdzie ona jest? Ja się pytam. Już? Pyk? Nie wybrano celu narodowego i... Robicie? No budował botów, oni nie pójdą w ten Związek Radziecki, nie pójdą za cholerę. Wszystkie czołgi ciężkie proszę was wysłać tutaj. Nie możemy tracić tego punktu. Nie możemy tracić naprawdę żadnego punktu tak naprawdę. Oj, świetnie. Poczekaj, o. O nie, przepraszam. Nie, włączy, mam ten odpalonego Coring States. Odpalony Coring States tego. Korowanie terenów z wcześniejszej serii, gdyż nagrywam seria po serii tak naprawdę. Zupełnie o tym zapomniałem. O Jezu, mnie przyszło, Japończycy atakują. Tylko przypłyńcie pod ten front. Bo zapomniałem, że mam Coring State. No nic, no to już grajmy na tym. Operacja pokojowa. No i niestety. No i niestety tutaj mamy problem, bo to wszystko stało się z osią. Chiny upadły, Japonia może wszystko rzucić na nas. Tutaj mam jakieś dwa ubociki, to mnie akurat te statki niezbyt interesują. Ale Indie tutaj będą walczyć, więc może mnie jakoś wesprą. A tutaj się dodatkowo wykrwawiają. Ej panowie, czy wy ruszycie, ruszacie dalej, czy na razie skończycie? Macie mało zaopatrzenia, nie ruszajcie już. Nie montażowa. Na razie już nie ruszajcie, skończcie ze szturmem, skończcie szturmem. Mówię skończyć szturmem, no właśnie. I się brońcie na tych liniach, to będzie spoko. Czy możemy coś tutaj zrobić? Powinniśmy. I to byłoby dobre rozwiązanie. Tylko co? Są saperzy 2. Moglibyśmy również tutaj. Jestem wszędzie ahead of time. Wydobycie, skryny wojskowe, lotnicze może. Właśnie, bo my samoloty zaczęliśmy produkować. Możemy robić skryny lotnicze. O właśnie, tutaj, takie coś. Bo ile produkujemy tych samolotów? Robię jakieś w ogóle? Powinienem robić. One są na górze, tak jest. Robię je 1,28 dziennie, ale to się za chwilę ta liczba mocno zwiększy. Artylerii, jak zwykle do tyłu. Czołgów ciężkich, trochę też do tyłu. A gdzie, czy co to ja tutaj tracę przewagę w lotnictwie? Alpach, oj. Lećcie tu i pilnujcie tutaj. No, dużo nie zrobicie niestety. Wy też lecicie gdzieś tutaj i lećcie tu. Musimy troszkę tych Alpach wygrywać. A tutaj widzę, że tracę organizacji inicjatywy, ale nim się nie przebiję przez te czołgi. Nie ma na to szans. Mogą próbować, próbujcie, próbujcie. To jest takie nice try, ale nie dacie rady. Nie wiem jak tak piszują. To... O Jezus Maria! Co się stanęło? Oni mi się wepchnęli do przodu. Nawet tego nie zauważyłem. Czy oni się przeciwstali? Arr! Kilka. Nie. Co wy tu robicie? Jesteście pod tą, to przeciągnijcie to gdzieś tutaj. Proszę. Nawet tego nie zauważę, że mi cię przycisnęli. Musiałbym ten odbudować troszkę tej część sił. Idźcie wy tutaj. I dojście pod tego generała, tak. Musicie bardziej umocnić te tutaj dywizje. Bo marzeń no tam raczej nie przejdą. Amerykanie dobrze tam wspierali, ogarnęli to trochę. Ja tego nie ogarnę zupełnie. I cały czas próbują mi napierać na ten punkt. No ale nie przebiją mi się tutaj. Moje czołgi biją mocno. Tak, no, biją 121 siły ludzkiej. Skąd Niemcy mają tyle ludzi do walki? A, bo oni robią cały czas te służby, obowiązkowe służby. No i cały czas mi się to przyciskają. Ruszajcie z kontrą. Nie ogarnę, tylko mogę mieć mały problem z tym. Zobaczymy jak to wyjdzie. Czy jest zawsze wróg? Zawsze wróg. No nic, ruszajcie na razie. No nic, będę miał teraz będą więcej manpowera, skoro zapomniałem wyłączyć. Przepraszam, wiem, że to jest taka głupota z mojej strony. Zapomniałem. Chciałbym zacząć jedną rzecz. Czy naprawdę oni mają statki? Tak, jest klasa Dunkierka. Właśnie wspominam o tym przyjaciel Krzysztof z nagrania, że z klasy Dunkierka super się opłaca. Bo są o wiele lepsze, tańsze i o wiele mocniejsze na start. No nic, szampania i po nim się nie ma no tak, a nie, trzy są tutaj. Aha, bo są tutaj z linii, które sam wzmacniałem. Arrrr. Muszę się przeciskać przez to, co sam zbudowałem. Nie podoba mi się to trochę.
Właśnie myślę, że mi tutaj już zaopatrzenia brakuje, a ja będę te dwa czołgi wystał troszkę do odbijania. No wycofujcie, wycofajcie się, wycofujcie, wycofujcie. Gdzie wy jesteście? Gdzie są te moje dwa czołgi? I proszę się tutaj dołączyć. Nie wiem jak dojedziecie, ale w końcu macie dojechać. A idźcie, idźcie. Może w końcu je zaczną tracić? To by mi na rękę. No patrzcie jak paluje się ta organizacja. Ale zawaliłem. Ale mam, ale to sobie podobnie wszystko. Będę potrzebował tych ciężkich czołgów tutaj do odbicia. Ale Niemcy mają dalej ten cholerny sprzęt. Dalej mają tych ludzi do walki. To mi się nie chce tego, żeby już powiem. Chociaż czołgów nie mają. Widać, że czołgi u nich to jest naprawdę rarytas. Dobra, stójcie, nie puszujcie. Wy też nie puszujcie, poczekajcie, że dojadą mi te czołgi ciężkie. Jedziecie w ogóle? O. O, i stracę ten punkcik. No nic, będę bronić. A to są wzgórze. Nie, wzgórze, no nic. Musicie na razie się bronić. Ojej, jeju. Ten front na razie same problemy tak naprawdę. Może przejść, idą teraz troszkę dalej. Ciężko mi jest z powodu tego, że tak naprawdę stanęli. Dobra, na razie podąć się tutaj. Ja chyba stworzę linię, która będzie broniła się tu. Niech wszystko tam po prostu podejdzie. Co się wycofuje, niech tam podchodzi. Oddajmy te północne Włochy i zaczniemy bronić się tutaj na nową organizację. I może troszkę też rozciągniemy, znaczy schowamy troszkę tego frontu. O, może przyciska. Dacie się raz tutaj przycisnąć? Znaczy, gdybyśmy się tu przycisnęli, zamknęlibyśmy sporą część dywizji. Ale cały czas tutaj coś dosyłają. Ale patrzcie, no również z tej strony również puszujemy. Takie puszu. Możemy dać nawet dywizję. Tutaj możemy ich cały czas męczyć. Dokładnie, męczcie ich, męczcie. Wy też tutaj ich męczcie. Wujcio sam je, dołącz w końcu. Co ten wujcio sam robi? Nie ma zamiaru dołączać. A już panowie, wszyscy tutaj. Nie, bo wy się... Arrrr! Się dacie tutaj zamknąć. Nie dajcie się zamykać tutaj, proszę. Nie możecie się dać zamknąć na tych terenach. Macie się wszyscy wycofać, dokładnie. I za rzeki. A wy gdzie? A wy uciekacie. To... Jesteście z tego oddziału, który nawet... No nie. Wenecja, wyteście, wycofajcie, oddajcie te miasta za darmo tak naprawdę. Wycofajcie się z góry upatrzone pozycje. Ile straciliśmy już? No teraz my tracimy tych żołnierzy i to jest niefajne. Będę się przejść za chwilę na jeszcze większy pobór, na... O, nawet mogę powiedzieć na brak selekcji, ale nie mam zamiaru tego robić. A jak wygląda w ogóle sprawa u mnie z przemysłem? 119 fabryk jest spoko. No w sumie dlatego, że podbiliśmy te Włochy. To idźcie tu, idźcie tu. Tutaj się wycofaj, idź tu. A ty jedź tu, cholerka jasna. Jedziesz, kolego. Chodź, ej, pa. Aha, ty chcesz przez cyk się przyjeżdżać. Dobra, spoko. Jedź tu. Będziemy potrzebować. Patrzcie, przecisnęli się. Udało im się. Dali radę. Odbiliśmy. Viva la France, viva la my. A cały czas staram się tutaj odbić i przebić się przez Niemcy z północą. Szkoda, bo chciałem przez te tereny się przebijać. Ale jeżeli to nie jest możliwe, to się nie. To nie damy rady. Na ten teren, chociaż nie wiem, czy już nie będę wyłączył tego Ukraińcy i tym już jak odpalony, to już na nim zostanę. No nic, nie musimy przy okazji oddać tą inicjatywę, nie wiem co. Czołgów ciężkich im brakuje, może tylko, że teraz troszkę ich potraciłem przy tych głupich bitwach. To możemy, możemy zmniejszyć na razie produkcję ciężarówek, gdyż mamy ich 6000. Od mówicia sama ściągniemy więcej paliwa, ropy. Odbiliśmy już sporo tutaj części Belgii, Holandii i całej reszty, dobra. Już nie puszujecie i już nie możecie puszować. Teraz my tracimy tak naprawdę na tym. Chyba czekajmy, aż oni sobie podejdą. Więc chronimy się głównie tarzykami. Nie wiem jak tutaj w tym przypadku. Nie wiem czy... Powinni raczej tak. A może jeszcze raz zrób tak. Tak, tak, tak. Tak, tak i tu. O, dokładnie. I tutaj niech podejdą wszystkie siły. I się okopujecie. No nic. Troszkę nas puszowali, tak samo jak puszują teraz i tu. O Jezus Maria. Co wy robicie? O mój Boże, święty. Bo ja tutaj sobie zaprzestałem. Ja miałem naklikniętą na tej jednostki, no nic. Dobrze, że one są mniej więcej w jednym miejscu.
Chciałbym usunąć tych i tego pana. Miałaby się nowy oddział, który będzie bronił się przez marszałka polnego tego. I wy macie się bronić dokładnie na tej linii. Oj, rany, rany. Co ja kliknąłem? Ale fejle popełnią. To jak sam początek. Skąd wy Niemcy macie tyle sił? Gdzie są moje dwa czołgi? Jedźcie tutaj, jedźcie, jedźcie. To jest taka trochę bańka w stańka. Róbcie to wojnę z Związkiem Radzieckim. Drugi front mi się bardzo przyda. Rozwój myśliwców. Na razie to nie jest mi jakoś bardzo potrzebne, że bez tego nie potrafię przeżyć. Dzielenie się technologią, pacyfikacja ruchu oporu. Muszę o tym zawsze pomyśleć. No podchodźcie, podchodźcie, ja tutaj już stoję wojskami. Tutaj mogę to wystawiam. Dobra, spoko. Tutaj się widzę, że zacząłem bronić. Belgowie robią siły? Robią siły, mogą robić w sumie. No nic, no to teraz muszę czekać, aż znowu Niemcy wykrywają kolejne 2 miliony wojsk. Nie wiem, skąd oni biorą tyle ludzi do walki. Ale w sumie na tej granicy to nie walczą tylko oni. Nie, w sumie oni. Właśnie tylko, że za chwilę... Właśnie. Ile to, kiedy wy to macie 43? Ja już... Nie, nie. Miałem powiedzieć, że powinienem już myśleć na tym, żeby wzmacniać te granice, ale jeszcze nawet nie muszę. Zrobiłbym już chyba z pełnego poboru obowiązkową służbę. Będę potrzebował sporo manpowera. I artylerii pewnie. I sprzętu wsparcia i ogólnie wszystkiego. Ile mamy karabinów? 31 tysięcy. No to możemy zrezygnować troszkę z partii karabinowej. Przełożyć na sprzęt wsparcia. Działa przeciwpancernych też nie mamy. Wszystkiego nam się wszystko kończy. Pewnie przez ten pusz niepotrzebny. Potrzebny, niepotrzebny, ale na pewno przez to. Myśliwców też mogę zrezygnować troszkę. Przemieść z tej partii tu, dotąd. I żeby zrobić tych dział przeciwpancernych. Od kogo ja ściągam Wolfram? Od USA. Mogę ściągnąć. W sumie, no chodź papciu. Chodź mój kosami, pomożesz, nam będzie fajnie. Jak tutaj wygląda? No możemy bronić się w tej Belgii na razie, ale widać, że Niemcy cały czas napierają. Idziecie tu czy nie? Idziecie? Nie. No to ja będę stał na razie tutaj tymi wojskami. Tutaj mam kolejne wojska. Jak w ogóle wygląda tutaj proporcja jednostek? Amerykanie kiedy dołączą do tej cholernej wojny? Ja to czekam. To jest moje marzenie, że oni dołączą kiedyś. Mogę tutaj robić więcej sprzętu wsparcia i to będzie spoko. Robicie coś w tym kierunku? Szukałem tych Stanów Zjednoczonych, szukałem embargo wobec Niemiec. No jeju, jeju. W sumie jak będzie embargo wobec Niemiec, to nie wiem skąd oni będą ściągać ropy i całą resztę. Będą bardzo w pupce tak naprawdę. No już i tak mają niewiele. A zmniejszy się na pewno i cała reszta. Przecież oni produkują ropę i gumę. Produkcja 44. Ale eksportują sporo. Ciekawe skąd. Nie mogę zobaczyć. Nie, chyba mogę zobaczyć skąd. Kogo oni eksportują, tak? Mogę? O, Japonia eksportuje od nich. Od kogo wy eksportujecie? Nie od tych. Od Wenezueli pewnie, tak. To, skoro wy eksportujecie od Wenezueli, to ja będę tutaj statkami niszczył wam... O, przepraszam. Będę wam niszczył... O, nawet konwoje. Nie, jeszcze raz. Atak na konwoje. Tutaj, tutaj. Niszczyć im te konwoje, żeby nic do nich nie docierało. Niszczyć tutaj, niszczyć tutaj, niszczyć tutaj. Nie wiem, gdziekolwiek będą tam płynąć. Mają być ataki na konwoje, które będą niszczyły im ten cały przemysł. Żeby nic nie dostawali tak naprawdę. Oj, oj, a myślałem, że ja przegrywam tutaj ten procie. O Jezus. Tutaj też nie ruszą, chociaż to są takie połączone wojska jugosławiańsko, węgiersko, rumuńsko. No nie przebije się szybko przez to. No nie, nie ma szans. Który to jest? Oddział tutaj. Ty kolego w ogóle coś ćwiczysz? No tak, masz ten, że minus 25 do doświadczenia. Tak to byś powiedział, że miałbyś 6 poziom. On z atak lądowy. Tak mówię, już nie będę raczej tego zmieniał. Ale jeżeli będę dalej ze sprzętem niż Niemcy, to będzie dobrze. Dobra, na razie nie mogę szturmować. Gdyż jest tutaj 8. Gdyż jest, mam braki. A jak mam braki, to na razie nigdzie nie będę szturmował, bo mi się po prostu to nie opłaca. Jest ruch oporu, gdzieś tam właśnie w Rzym i tak dalej, to wszystko. No nie mam sił, żeby na razie tutaj... Nie chcę na razie nic wysłać, żeby to zmniejszać. A jak wygląda sytuacja tutaj? No, dostają też po pupce. Nie wiem, jak na razie się przebije. Mam nadzieję, że ci nie dojdą. A wy macie co? Idziecie wy... A, oni poszli chyba w neutralność, więc spoko. Ale wy nie popieracie nikogo, nikogo. Okej, spoko. Spoko, cieszy mnie to. Przydałoby się lecz do nich wysłać więcej dywizji, bo takiej 10 to jest trochę kappa. Może wiecie teraz ten, co się wyprodukują.
podejdź się tu, a ci dalej się będą starać rozbijać o linię Maszynota. Nice try? Możecie próbować. Chociaż w sumie nie biją aż tak samo. O, Land Easy. Artylerii będą wysyłać super, super Brytyjczycy, kocham was. To nie wasz potężny przemysł chyba, nie? No nie. Myślałem, że będziecie troszkę mocniejsi. Ale nie macie 154 dywizje, ja mam ile? 159. No, a skąd wy macie aż tak dużo? Może macie tych dywizji kolonialnych? Ale dobra, niech się Niemcy dalej rozbijają. Traci już 3 miliony. Ataki na konwoje, spoko. Atakujcie konwoje, kiedyś Związek Radziecki wam wypowie wojnę. Na pewno, ja jestem tego pewny. Nie powiem, że to jest taki... Dziwna sytuacja jest ogólnie, no bronią się bronią, Niemcy cały czas atakują, ale mają ten sprzęt i skąd oni go produkują? Skąd oni mają tego sprzętu tak naprawdę? A to gdzie są moje czołgi? Może gdzieś czołgami będę się próbował szyć, są tu jakieś łąki? Są tu łąki. Ale nie wiem, czy dwa czołgi ciężkie cokolwiek zmienią sytuację na moim, na polach bitwy. Ile produkuję czołgów w ogóle? No tutaj nawet nic produkuję. Zabiutko. Dobra, wyjdźcie wszyscy. Wy będziecie jednostkami, które przypłyną do... Tutaj. O. Raczej dominujecie na tych morzach, prawda? No nie. Oj, 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 oj. Zdąży, dacie radę? Zdążycie? Nie zdążycie, no nic. Stój, stój, ej kolego, stój, nie biegnij, stój, no, atakował ich. No poczekajcie, poczekają na te siły, niech dopłyną, będzie 17 zamiast 10, to jest prawie dwa razy więcej. Czego nie produkuje? Myśliwca bombowców taktycznych, no nic, trudno. A dalej bije się w Alpach? Dalej się bije w Alpach. Znaczy w lotnicy show już nie, ale mówię, dopóki wójcie sam nie przystąpi do wojny, a są tego coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej. No to tak naprawdę trudno będzie cokolwiek mi zrobić, bo będą w czasie wojny dopłynie nagle do mnie 70 dywizji, no i będzie... To są dodatkowe 70 dywizji, dodatkowe. Ale fajnie, Brytyjczycy z drugiej strony się zastosowali. Pamiętam, że nie wiem, czy to było na starych patchach czy coś, ale pamiętam, że zanim weszło tam parę patchów, poprawek i tak dalej, to co chwila się desantowali Brytyjczycy. Jedna jednostka, jedna jednostka. No bo wszędzie trzymać jednostkę. Patrzcie, patrzcie w ogóle, oni się odbijają tutaj, świetnie. O, genialnie. Niemcy w końcu umrą. Jeżeli tak będzie dalej to wyglądało. Ale co chwilę się gdzieś desantowali i męczyli. Ten piechoty ma... O nie, to musimy lecieć, żebym widział jak to lecą postępy. No w sumie teraz mnie chętnie atakują, po pierwsze nie mam pewnie tych bunkrów, no i pewnie mają przewagę jeżeli chodzi o liczebność. No patrzcie, tu jest 60, 70, tu 92, a tu mam 120 około na całej linii. Ale tylko, że ja się okopałem, ja jestem gotowy. No nie okopałem się, ale nie zdążyli się okopować. Okopować, co ja gadam? Polska mowa, trudna mowa, kali iść, kali pić. Oprotkuję w ogóle coś tutaj, czy tylko wszystko naprawiam? Wszystko naprawiam. Dobra, zamiast nawet szkolenia armii, ja będę sobie pacyfikację ruchu oporu. Może w jakimś stopniu to pomoże. Tak, pomoże coś to? No nie. Pomoże? Znaczy troszkę może pomoże. Mogę zawsze zrobić tak, bo surowców z Włoch nie potrzebuję, zarządzanie kupowanymi terenami i... Rozwój lub ruch oporu może troszkę będzie zmniejszony. Co możemy zrobić? Taperów dwójki. Znaczy trójki to już są. I może zacznę troszkę... Tak, opadają już. To bardzo mnie to cieszy. Tylko ile opadacie? Dużo? O trzy na razie. Jeżeli oni będą tak opadać, to nie będą mi tak dużo niszczyć fabryk. Przez co będę mógł jednak rozbudować się spokojnie. Rozwój przemysłu, super, świetnie. Czy mogę coś tutaj zrobić? Część pancerna broń piechoty. O! Zawsze są jakieś dodatkowe busy do niszczenia ich czołgów, które i tak, jak widzimy, dużo ich na razie nie mają. Pokazuje mi, że mogę produkować nowe siły, ale chciałbym trochę wyjść do przodu ze sprzętem. Chyba, że ustawimy na początku uzupełnienia, a na końcu dopiero nowe jednostki. O właśnie, i najpierw niech mi dodadzą nowe jednostki, a w tym międzyczasie niech się szkolę z samymi karabinami, żeby po prostu artylerie były do przodu. Potrzebuję jednak, żeby na tym froncie byli pełni gotowości i chętni do walki. O! Dopłynęły nowe siły? Jeszcze nie dopłynęły. Nie wiem, w ogóle są. A, płyną. Obym stracił jak najmniej, bo Japończycy będą bawić się na tych morzach. O właśnie, i skoro słyszałem, że... A ja produkuję Dunkierki. Oko. Nawet nie wiedziałem. No to mogę produkować ich więcej. Znaczy Dunkierki, tak się nazywa klasa tego statku. Dunkierka. I to fajna nazwa, bo... My nawet nie uciekamy. My jesteśmy odważnymi Francuzami, my nie uciekamy. Widzę, że tam jakieś malutkie statki, spoko.
Połączcie się i atak na konwoje. Atakujcie tutaj, atakujcie tutaj, atakujcie tutaj. Niemcy jak najwięcej niech tracą tych konwoi. Niech oni nie mają żadnych tych statków. Znaczy mają bardzo dużo tych stoczni, bo mają prawie trzykrotnie więcej ode mnie. Więcej od Brytyjczyków, ale już są tak tyle, że cokolwiek wypłyną, to oni za chwilę to stracą. Mam rację? No tak, 94 statki brytyjskie. Oni mają już jeden, a mają 143 statki. Ale pewnie większość z nich to się składa, takie niszczyciele i całą resztę. Dobra, wy co idzie tutaj? Tutaj również nic nie robią, panie Weigandzie. No wiedzą, że nie podejdą. Znaczy, za rzeką mi się fajnie broni, bo nie dość, że tu są jakieś wzgórza i tak dalej. Bo gdzie tu jest jakaś łopka? Tylko tutaj, bagna. Na bagnach to też są zmęczenie armii. Chociaż dla mnie to jest zmęczenie dodatkowe. No macie, nie dostaliście rozkazu. Dostaliście rozkazy. Siedźcie tutaj i nie wychodźcie. I oni podchodzą? Ty też stoją. Jak takie podchody to są. Oni troszkę do przodu, troszkę powolutku, troszkę. Jezus Maria! Jezus! Nawet nie zauważę, że to Imperium Ziemskie stało się z nimi. Wiecie co? Ja mam dla was bardzo fajny pomysł. Wszyscy... Linia odwrotu tutaj. Tak jest. Idźcie tutaj i linia odwrotu. Bo dlaczego chcę bardzo bronić ten punkt? Bo ten punkt daje mi gumę. Ja nawet nie zauważę, że oni się ruszyli tutaj. Ale spoko. Nie widzę... O! Jej pomocnicy je muszą cały czas się rozciągać ten prot. No chodźcie, to już chodźcie, no ja nic na to nie poradzę, że weź chodzicie dalej. 100% jest na razie, jeżeli chodzi o to. I wy również jak dopłyniecie, proszę pyk tutaj dołączyć. Nie jesteście oddziałami gotowymi do walki morderczej, krwawej. Ale jesteście przynajmniej. To są jakieś dodatkowe jednostki, które zawsze przynajmniej będą coś robić. Ja mam przeciwpancerny, o dokładnie, produkujemy 15 dni, już nie będę tak bardzo do tyłu. Poprodukujemy ich 8 dziennie. A jak wygląda ruch oporu ogólnie w tych prowincjach? Tu już jest 100, tu już jest 100, 100, 100. Ojej. Wysłałbym tu jakieś siły dodatkowe. Gdzie są moje w ogóle czołgi ciężkie? Możecie cokolwiek zrobić? Czy wy przebijacie w ogóle te czołgi? Nie, nie przebijacie. Ale co zrobią dwa czołgi ciężkie? Chociaż patrzcie, tu w ogóle sprzętu nie mają. Oni nie powinni umieć walczyć. To powinny być... Oni sprzętu nie mają! Przecież jak ja wami ruszę? No tak. Wiecie, tyk. Troszkę ogarnijcie sobie ten plan, bo macie bonusy do tego, do organizacji planu, prawda? Tylko gdzie to się sprawdzało? Już nawet nie pamiętam. Tu? Nie, to są kopanie. O, jest. Premia za przygotowanie planu. No nic, chwilkę poczekamy i jak my ruszymy na nich, to tylko raz. Gdzie są w ogóle moje czołgi? Wy możecie się pobić tutaj z nimi. Nie powinniście tracić w ogóle do tego. Tracicie organizację? Serio? 21 organizacji mają malutko. Oni tracą coś? Tracą coś. Ja nie będę ich bił. Ja czołgów raczej nie będę tracił zbytnio. Oni będą tracić sprzętu mnóstwo. A dokładnie, niech puszują, puszu. Mógłbym nawet sobie upgrade'ować, bo to jest który z szablon? Ten. Mógłbym jeszcze szablon zorganizować i dać więcej ciężarówek, co mi da więcej zorganizowania. Damy im może jakąś artylerię. O, tutaj. Mogę im dać wsparcie artylerii. Świetnie. Bo ciężarówek mam sporo, prawda? No, 6 tysięcy ciężarówek. No o czym tu mówimy? Panie! No, będę musiał troszkę popracować. Na razie nie mają tego nowego szablonu. Mają ten stary szablon jeszcze. Ale patrzcie, przechodzą. Atakuję je tutaj jeszcze raz nowym szablonem, który będzie już obejmował więcej zorganizowania i całej reszty. Tyk. I lecimy do przodu. I sądzę, że tutaj... To jest ta dywizja. Gdybym dodał więcej czołgów ciężkich, nie czołgów średnich, bo ich nie mam. W ogóle nie produkuję, nie chcę tego, to chcę. O. Jestem do tyłu z czołgami. Ale zwiększa się tutaj atak przeciw sile żywej i tak dalej. O, to jest fajna sprawa. Czołgi ciężkie strasznie mocno zmniejszają organizację, zauważyłem. Ale tego nie ogarnąłem. Ale sobie logicz. Jest! No! Boże święty, weszli w końcu, pomogli. Może za chwilę Związek Radziecki. O, naprawa budowli. Oni nie pójdą, wojna się... Chodź zaraz. O! Czy czekajcie, czy wy wysyłacie? No nie, dobra. Ale wojna z Japonią. Wojna z Japonią oznacza, że Związek Radziecki powie wojny osi. A wtedy to będzie nasz moment. Bo my będziemy gotowi tu. Chodźcie, czy możecie... Podejdźcie już nawet tutaj, pyk. Otoczcie, skąd będziecie sobie mogli tutaj się bronić.
Pomogi, tak? No niestety, ale sądzę, że już będzie na mało tyle, że raczej sobie damy radę. O, ci zrobi już pobór wszystkich dorosłych, to mają dodatkowe 8 milionów. Ale moi drodzy, a wujek sam jest z nami. Więc tak naprawdę ja sądzę, że to będzie dobry moment na zakończenie tego odcinka. Ja byłem Szpakowski, to był Hearts of Iron, nasza seria Francją. Trzymajcie się ciepło, cześć!